Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I znowu niestety przy tym żółtym, brzydkim świetle. Niestety, który naprawdę w pełni nie oddaje kolorów. Zobaczcie, tu już jest jaśniej. A mimo to ja jestem przerzucona i to bardzo, o, jakoś może tak powinno to być, ale niestety. Niestety takie warunki mam, jakie mam i muszę się jakoś z nimi tutaj, słuchajcie, uporać. Mam nadzieję, że już od w tygodniu będzie to uproszczone. Przybywam do Was, słuchajcie, z kolejnym przeglądem paletki. Paletki, hejo! Z paletki od I Heart Revolution Angel Heart. I jest to znowu ta taka fajna seria paletek, która była też unicornowa i jeszcze jakaś tam, już nie pamiętam nawet, i chyba Dragon's Heart, coś takiego, ta czerwona. Kolory są... Są. Kolory są ładne, znowu widzę, że... Zobaczcie. Zobaczcie, i tak one wyglądają, tak naprawdę. Tak wyglądają te kolory i widzę, że mój makijaż też wygląda jakby lepiej tu w tym świetle. Tak ona wygląda. No. I taka jest kolorystyka prawdziwa tej paletki. Tutaj jest to jakoś tak przyciemnione. No, może właśnie dlatego, że siedzimy pod żółtym światłem. Niestety. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że już w tygodniu będę mogła ponagrywać dla Was w normalnym świetle. Także taka kolorystyka. Mamy tutaj dwa, trzy... Raz. Nie, ale patrzę, czy które są takie bardziej matowe. One każde jest jakby z połyskiem. Nawet ten jest z drobinkami, ten ma drobinki. Wszystkie mają drobinki, słuchajcie. Nie ma chyba takich typowo czystych matowych. Jest jakiś taki trochę jakby duochrom, brokatowy, ale piękne. Wygląda kolorystyka pięknie. Mamy przygotowane już tutaj płatki, będziemy sobie przecierać. Także nie mają nazw. Nie mają nazw, ale... Ale słuchajcie, ja sobie już tutaj odgradzam miejsce. Jeżeli chodzi o bluzkę, to jest to Shein, filmik z Shein. Miałyście lub będziecie miały na kanale z Try On Haulem. Polecam tą bluzkę, jest bardzo wygodna, bardzo fajna, bardzo efektowna. Zresztą jak widać. Dobrze, ale nie o bluzce, przejdźmy do swatchy paletki. Pierwszy ścień, ale pudrowy. Ale puderek fajny. Piękny cień bazowy. Jako bazowy cudownie. Tak wygląda. Super, już mi się podoba. Drugi z cieni to jest... O, jaka pigmenta, formuła. Taka strasznie, słuchajcie, pudrowa. Bardzo talkowe są te cienie. Ten się już trochę u mnie osypuje. Talkowe, jak puder. Jak talk. Ten już jest taki osypujący się, ale dalej ładny. Bardzo blady różowy, tak bym go określiła. Trzeci, już widzę drobinki. Jest to taki brązik z drobinkami jakimiś. Dziwnie zmielony, nie wiem jak u Oliwii, ale u mnie się on tak się osypuje na dłoni. Ale jest ładny, podoba mi się, tak to wygląda. Za chwilę przekręcę aparat i Wam pokażę tutaj w tym świetle. Oj, macha ręką. Kolejny z cieni, znowu, ale przepiękny. Jak ja uwielbiam, fantastyczny. Fantastico! Zaraz zobaczymy Oliwii wrażenie. Oli jak pociągnęła, słuchajcie, ale piękny, co? Najpiękniejszy. Powiem Wam, że tą paletkę warto wziąć gdzieś na jakiś wyjazd, no, zwłaszcza w ciepłe kraje. Taki ten kolorek, u Oliwii on jest przepiękny. Oli tak dziwnie odwróciła ręką, dlatego ciężko pokazać Wam, ale ja za chwilkę odwrócę kamerę i się dostosujemy. Lecimy dalej. Cień, który mi się najbardziej podobał, jak tak spojrzałam na paletkę, to jest taki... Piczkowy, coś podobnego, co mieliśmy w tej paletce poprzedniej Imagination, który mówiłam, że jest jednym z najładniejszych, a to jest taka czerwona malina, tak bym określiła ten czerwona cień. Malina. No, taka czerwona, czerwony malinowy, taki, którego wyobrażam sobie na usta, naprawdę. Piękny. I ostatni od góry to jest taki piękny różowy, matowy, śliczny. Fioletowy. Różowy, fioletowy, nie wiem, słuchajcie, fuksjowy, taki dziwny, taki, ale piękny. Dziwny. Piękny jest, jeśli chodzi o pigmentację. Super, bardzo mi się podoba, jak na paletkę, słuchajcie, Revolution to ekstra. I jedziemy dół, bo jestem mega ciekawa. Tu już mamy konsystencję, już czuję, że to jest albo folia, albo duochrom. Nigdy nie odróżniam tej folii od duochromu, słuchajcie. Ale wiecie, o co mi chodzi. Taki... Podobny do kisu. No, jak w kisu mieliśmy, to jest ten cień. Jedziemy dalej, bo jest tutaj teraz ten, którego jestem mega ciekawa, czy on będzie wyglądał tak po przetransferowaniu, słuchajcie, z paletki na rękę. Pięknie zmielony, już mi się podoba. Oj, ale chyba będzie słaby.
To jest taki, wy go nie zobaczycie, ale będzie ładnie na oku. Widzę, że będzie ładnie na oku. Ja wam powiem, że ja go będę używała jako topper. Jest przepiękny, ma przepiękne drobinki. To jest taki, słuchajcie, taki, nie wiem jaki to jest kolor. Taki, jak siniak. Siny kolor, ale z drobinkami. Wy tego nie zobaczycie chyba, słuchajcie. Na mojej malinie. O, teraz widać. On ma takie drobinki. Zobaczcie, to jest taki topper. U Oliwki go będzie widać tu. O, przekręć rączką. Super, i tak się właśnie mieni. On ma w sobie drobinki i jest takim fioletem. Przepiękny. Także paletka naprawdę super. No właśnie, nie mam już tu więcej. Jedziemy dalej. Trzeci cień, znowu taki miedziany, fantastyczny. Przepięknie się transferuje. Super paletka, już wam ją mogę polecić. Słuchajcie, bez porównania z tą Imagination, gdzie tamta kosztowała 10, a ta chyba bodajże 8 czy 7. Lecimy dalej. Ja wam zrobię już... Wow. Oli zaraz dokończy. Ja jestem w mega szoku. Mega szoku tej paletki. Mega. Ja mega się cieszę i nie mogę się już doczekać użycia tej paletki na oczy. Ja jeszcze nie miałam nią wykonanego makijażu. Dzisiaj już nie zrobię, bo dzisiaj mam zupełnie coś innego i musiałabym wszystko zmazywać, a też nie mam czasu na to, dlatego że dzisiaj będę musiała lecieć właśnie do Krzysia, skorzystać z internetu, żeby po pierwsze podpowiadać na maile. O, światło dzienne, zobaczcie od razu, inaczej, patrzcie. Wykorzystajmy to, że zaświeciła światłość. O wiele bardziej, ale ten jest przepiękny. Ja tą paletkę będę brała ze sobą na wakacje. Jest przepiękny, nie będę mówić gdzie i kiedy. Przepiękna paletka, przepiękna. Zobaczcie z daleka, jak to wygląda i to są takie delikatne swatche, naprawdę. U Oli, zobaczcie. Coś fantastycznego, jeszcze ale ostatni. Ten topper tak mi się podoba, no tak on mi się podoba. Te drobinki będą tak pięknie wyglądały na oku. Do każdego wieczorowego makijażu. Ja go nawet widzę jako topper, zaraz wam pokażę. Pięknie. Co ja bym zrobiła? Zrobiłabym tym cieniem całą powiekę. Nawet wam to teraz pokażę. A co? Palcem, co prawda? Ale niech będzie. Cała powieka będzie tym drugim, czyli tym. Tutaj widać, taki blady róż. Blady róż i teraz nawet na niego, słuchajcie, nanieść tylko ten topper w zewnętrzny kącik oka. No zobaczcie. W zewnętrzny kącik oka tylko. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj wam pokazuję, czekajcie. O! To będzie coś takiego. Przepięknie. U Oliwki zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Fantastyczne, jeżeli chodzi o tą paletkę. Łapki do góry, normalnie łapka w górę. Polecam wam z czystym sumieniem. Zobaczcie, jakie jest osypywanie tej paletki. No my tutaj trochę dziabałyśmy. Tu widzę, Oli tylko troszeczkę wyszła poza linię, ale zobaczcie, jak ja to teraz przetrę papierem. Blendują się świetnie, słuchajcie. W sam raz na Halloween. Nie, no zobaczcie, tak wygląda na dłoni. Nic dodać, nic ująć. Nie ma żadnego cienia, z którego bym zrezygnowała i którego chyba nie użyję. Chyba takiego nie ma. Wszystkie użyjesz? Wszystkie użyję, wszystkie są piękne. Mam nadzieję tylko, że we wszystkich będzie mi też do twarzy. Także tak się prezentuje paletka I Heart Revolution Angel Heart. Ode mnie ma pełne uznanie, coś fantastycznego, polecam wam z całego serducha, jest fantastyczna, bardzo, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, co wy myślicie, czy macie ją, czy jeszcze nie, jeżeli nie macie, to ja wam ją serdecznie polecam. I pamiętajcie, ja nie mam nic z tego, że ja wam ją polecam, to nie jest film sponsorowany, paletkę zakupiłam sama za własne pieniążki, także... No po prostu polecam wam, bo warto, bo naprawdę warto. Jeżeli szukacie takich ciepłych, jesiennych, również jesiennych odcieni, to tą paletką wykonacie każdy makijaż od dziennego po wieczorowy i po jakieś szaleństwo, zwłaszcza właśnie z tym na przykład cieniem. Fantastycznie. Ja wam polecam. Oli, co sądzisz? Ładna? Piękna jest. Piękna jest ta paletka. Już nie będę mówić, że polecam. Jak będziecie potrzebować takich odcieni, to po prostu od 0 do 10 u mnie ona ma 9. 9 dlatego, że sprawdzimy, jak się będą trzymać na oczach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie, łapka w górę dla I Heart Revolution Angel Heart. Także Angel Heart zasługuje na po prostu dyszkę. Trzymajcie się, buziaki dla was, żegnamy się z wami, piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Buziaki, bye!